dużo bramek. Trzeba być wcześniej na lotnisku, żeby się nie męczyć. Dobra, Genewa. Zmieniamy samolot i lecimy do Dublina. Lot skancelowany, idziemy do informacji, zobaczymy co dalej. Pokasowane loty, nie ma biletu, nie ma tego, nie ma zakwaterowania, hoteli. Zobaczymy. Po 2,5 godzinach oczekiwania okazało się, że zabrakło dla nas zakwaterowania, więc trzeba było coś ogarnąć na własną rękę. Następny lot przydzielono nam 2 dni później, więc gościu z obsługi doradził mi hotel oddalony o 10 minut piechotą od lotniska. Na booking.com hotele znikały w oczach, ceny rosły, presja rosła. Sylwia już prawie płakała na ziemi ze spuchniętymi nogami po egipskich upałach. Także wiele lotów zostało odwołanych właśnie przez warunki pogodowe. Oni mieli kupę roboty, mieli ograniczoną ilość też miejsc hotelowych. Także tak to wyglądało. My polecamy nasz Suits Hotel, jeśli chodzi o Genewę. Naprawdę mieli przystępne ceny, zresztą dostaliśmy zwrot pieniędzy po wypełnieniu formy przewoźnika, w tym przypadku był to Swiss. Za jedzenie zwrotu nie dostaliśmy. Ja pierdzielę, zadoptam do jakiegoś hotelu. Tu po schodach czy tu? No tutaj, nasz hotel, to jest to. Wyrąbali ludzi, ludzie muszą sobie ogarniać hotel. Nasz hotel. Mam się nagrywać, przecież też. To jest historia, która się już nigdy nie powtórzy. Mamy dość, idziemy spać, zjedliśmy, jeszcze coś na szybkęsa. Zbieramy rachunki, będziemy próbować odzyskać ścianę. A póki co, zostajemy jeden dzień w Genewie, jutro. I ruszamy w miasto Genewa przypadkiem. Nie lecimy do domu. Zabrałem cię na przypadkową wycieczkę do Genewy. Co wiesz tak namiętnie? Nasz hotel koczowniczy. Wziąłem sobie mapę na telefonie, bo nie mamy internetu, nie będziemy mieć internetu, i zaznaczyłem centrum, mam jakiś most. No na pewno jest to ciekawe miasto, tym bardziej Szwajcaria, także. Ta pierwszy lepszy market i ogromny centrum takie. Jak to się nazywa? Focaccia. Focaccia? Mhm. Focaccia na śniadanie z marketu. No jest takie 3,90 chyba? 3,90, nie piekają. Dobra. Tak, Szwajcaria, widać, że Szwajcaria. Czysto, ładnie, pięknie, bogato, poukładane. Zielono, czysto. Tak, dużo motorów, dużo dziewczyn na motorach, kobiet. No ale zobacz, jakie mają traki. Ciekawe. Rowerowe zrobione. Część szerokie traki jest, rowerowe, jakieś parki dla psów. Fajnie. Tak, tu można przejść pod tym mostem. Patrz, widzisz? Idą. Tak, możesz wyjść na drugą stronę. Możemy iść słoneczkiem się tam przejść. Zróbmy tak. A będziemy tu sobie tyrać. Dookoła. Szkoda, że nie mam drona. Ale ładny. No. Ale woda jest czyściutka. A tamten popatrz. Irokes. Wkurzył się chyba. Ale woda jest wow. Ta woda jest niesamowita, nie? Nie spodziewałbym się takiej wody w centrum miasta. Pewnie Genewa z tego słynie, widzisz, tylko że człowiek nie wie. Ale kolega. W ogóle się nie boi ludzi, ale czadowy. Idziemy po prostu, dojdziemy do Mariny, to zrobimy tak.
A, przydałaby mi się tu moja elektryczna deskorolka i dron. Fajnie mają tu wszystko rozwiązane, zobacz, takie kafajeczki. No, przepięknie, zobacz, jak jest czysto, kurde, naprawdę. Patrz, tam dzieci grają, czy tam ten, piłkę na tym. Wszystko ma ręce i nogi. Zadbane, piękne. Fontanne offered Palaremali architecturale. Jakiś usioczek sobie odstaje, nie? Ładnie świeci słonko, co? Tak. Aż karmią nawet gołębie, zobacz moje wysypane jedzenie tu. Tak, widzę, widzę. Tak, tak. O, zanurkował. Ale szmatka, uciekł mi. Nie wiem, ale panie... Tu za boty z kawy. Widzisz, to musi być przejście, widzisz, do tamtego miejsca. Mhm. Dlatego za to się płaci. Mhm. Dużo super, super samochodów. Widać, że mają wsiana ludzie. Szwajcaria bogata. Message deleted. Jest ten konik. Jest Dejmi. Blok. Żeby mi ręce opalało, no przesuń się. No, przesuń się, przecież mam. Tak. Mamy koło siebie siedzieć. A się zastanawiałam, co się ubrać. Zaczyna się park, widać, że ludzie biegają i właśnie to jest ich kierunek. Kupujemy ten budynek, zrobimy restaurację. Nie dostali sobie accommodation wczoraj? Tak. Ze Swissa, no to na ławce. Na bordach sobie cisną. A, to jest dobre. Tak. Nie musisz brać niczego, a możesz sobie zrobić. Przygotowałem kolejna grill. Chata. Widzisz, to są po prostu jakieś stare budynki. Tak, stare jakieś budynki, może jakieś bogatych ludzi. Polski mi się przypomniałem zapach. Gniazdo na łajbie. A to ekskluzywnie. Ale nie boją się te olędzie, one są przyzwyczajone do ludzi. Nikt ich nie goni, widać, że dbają ludzie, a nie wiesz. Ale zobacz, jak piękny. Wow, ale ma szyję, piękny. Bo ma mało, zobacz. Patrz. Ciekawe. No. No, co to jest? Poziomki. Nie otruje się? No co ty? Nie pa, smakujemy jak poziomki. Tu jest pełno ich, pa. Nie smakujemy jak poziomki. A jak co? No właśnie nie mają smaku, są takie jakby były niedojrzałe. Mhm. Tak, więc to nie są poziomki i one mają trochę inną szypułkę. Ale podobne, nie? No i się nie otrujemy, co? No, może się zesrać.
Najwyżej będzie dryzgać z dupki. Ale myślałam, że poziom ci jedno. Co tam piszą? Nie umiesz po szwajcarsku sobie jeszcze co? A wiesz, o co mi chodzi? To jest animacja. Widać. Teraz widać, że podnoszą tymi rękami. To jest na pewno poświęcone nauce. Ciekawe co to jest, po drugiej stronie jest dokładnie takie samo. Odbiera jakiś sygnał, pewnie wibracje albo coś. Ciekawe. No jeszcze, no. Ale nie śpiewamy. Sylwia, słyszy mnie? Ale jaja. Siawada, siawada, ty i ja. Mydełko fa. Działa, ale jaja. Niesamowite, widzisz, to musi być poświęcone nauce, ten obiekt cały. Słuchaj, tu sobie weźmiemy stoliczek i mamy fajny widok. Posłuchaj mnie, kawa kosztuje 3,50. No dobrze, idziemy na kawę. Tyle. Co, siadasz tu? No. Dziwne podejście, jakieś artystyczne. Cieszyć po prostu tym, co się mam w danej chwili. Można sobie kupić zwykłą bułkę i usiąść na trawie, tak jak za naszych czasów. Pamiętasz? Ten most się rusza, no? Tak. No właśnie, to samo chciałam powiedzieć. Mamy tu ta część, po której idziemy, normalnie ugina się pod nogami. Ciężarem pewnie wielu ludzi, a ta część jezdna jest osobna. Idziemy, jak mam oklepnięty. Idziemy. Nie mam drona, coś nagram. Versace. Drogo. Obecna wersja JDAU została uruchomiona w 1951 roku i jest w stanie wystrzelić wodę na wysokość około 140 metrów. Woda opuszcza dyszę z prędkością 200 km na godzinę, a w powietrzu znajduje się jednocześnie około 7 ton wody. Po 30 metrów. 500 litrów na sekundę. Ciekawe. No, tu jest czuć, zobacz. Słyszysz? No. To już chlapie troszkę. Nie wiem, gdzie? Jak u nas mrzawka normalnie w Irlandii, nie? To. No, zmienił się wiatr. Uciekamy. To jest na przykład toaleta miejska. Zresztą jedna z wielu. Czyściutka. Tak, ogólnie Genewa droga jest drożej niż w Irlandii, jeśli chodzi o nawet jakieś podstawowe artykuły w markecie. No i trudno się dziwić, Szwajcaria. Nie tanio. Fajnie było zobaczyć Genewę. Gofer kosztuje 7 euro z cukrem. Przepraszam, 6 z cukrem. 8 z dżemem, a ekstra śmietana do tego dwójkę, czyli taki z kremem i z dżemem. Dysz, 10 euro. No. Drogo.
Na pewno nie jest tanie. Lody też. Kawa czy 50 dychy. Kosztowało, nie? Tak. Drogo, na jak pewno mówiłem, troszkę drożej niż w Finlandii. No ale cóż. Jest fajne to miejsce, nie? Tak. Tak się właśnie załatwiłem w Egipcie. Słońce, na które naprawdę trzeba bardzo uważać. Nie? Wow! O, zaprosiłam cię. Kolacja. Pogłaszałeś wszystko. Naprawdę, co to stało. Ale załóż koszulkę jakąś. Biorę. Wróci. Ale wyspałam się. Jak nie ma co robić, to można nagrać, nie? No. Nie? Jarmonek? No. Będziesz się tak cieszył, jak wylądujesz chyba w domu. W Birsku. Jest. No. Zraz pogoda na motorze. Zraz dwie klopsy, nie? Nie, Romek, zrazy. Klopsy. Klopsy to są klopsy, to są pulpety. No dobra, nie będzie. Piąta. Rano. Jadę sobie. Jesteś głupiutka. Mam pan. Właśnie są, ale jest dup. Już w domu. Jestem po długiej, w domu. Po długiej podróży wyczerpującej, kuźwa, kancelowanych lotach, co? Jest. Co to było, tak? Tak, teraz jeszcze trzeba zapłacić za dodatkowe dni parkingu po skasowanym locie. Przecież tylko ta kasa, kuźwa, pierdziel. Jesteśmy puści. Koniec jeszcze taka ciekawostka, jak wracaliśmy z Sylwią z Egiptu właśnie do Dublina, do domu, przyszło mi do głowy i mówię, Sylwia, jakbyś miała kasy dużo, zostałabyś w Genewie na przykład, nie wiem, pójść sobie i zobaczyć, jak to miasto wygląda, zostać na przykład na weekend przy takim locie łączonym szczególnie. Sylwia mówi, nie, ja już mam dość, chcę do domu. Natomiast zrobiłabym wszystko, żeby nie iść do pracy, bo urlopu już też nie mieliśmy, także... Już mamy pobukowany urlop gdzieś tam w przyszłości. Także paradoksalnie dwie te nasze myśli się spełniły. To jest ciekawe. Także życzymy wam dużo zdrówka, miłości, szczęścia, radości i do następnego razu. Pa!